Już po raz ósmy w Rybnickim Zespole Szkół Technicznych więcej było robotów niż uczniów. Wszystko za sprawą turnieju robotów, na którym pojawiło się ponad 230 maszyn potrafiących o wiele więcej niż na pierwszy rzut oka można byłoby się spodziewać. Roboty małe, średnie i duże, potrafiące śledzić kurs wytyczony przez narysowaną linię, a nawet walczące ze sobą. Takie cuda od 8 lat goszczą w Rybnickim Tyglu. Co roku wzbogacamy ten turniej o nowe konkurencje. Ja przypomnę, że pierwszy turniej to były dwie, a teraz mamy ich 10. Mamy w tym roku jedną nową konkurencję, ale jest. I oczywiście najbardziej to jest popularny freestyle, gdzie uczestnik otrzyma puchar, który będzie nagrodą publiczności. W tym roku padł rekord. Do rywalizacji stanęło ponad 230 maszyn przygotowanych przez ponad 100 drużyn z całej Polski, ale i z Czech, Słowacji, Niemiec, a nawet z Chin. I live now in Slovakia, so my... Obecnie uczę się na Słowacji. Rok temu na tej imprezie był mój kolega i tym razem postanowiłem, że przyjadę razem z nim. I'm here now. Wszyscy ci młodzi ludzie w pocie czoła wprowadzali ostatnie zmiany w oprogramowaniu swoich robotów, tak aby ich konstrukcje jak najlepiej wypadły w trakcie rywalizacji. A raczej mam małe szanse na wygraną, bo mój robot jest zbyt wolny, ale i tak warto spróbować. Ale roboty spotykane na turnieju w Rybniku to nie tylko maszyny ścigające się ze sobą czy walczące w stylu sumo. Część z nich została zaprogramowana do wykonywania konkretnych prac czy zadań. Te roboty docelowo miały w ośrodkach na przykład skażonych po wybuchu bomby atomowej pójść, odgruzować, wykonać jakieś, prowadzić samochód, wchodzić po drabinie, używać narzędzi. To wszystko być może jest przyszłość nasza. Czyli roboty, które zastąpią człowieka w takich niebezpiecznych sytuacjach. My jako studenci podejmujemy próbę, rzucamy wyzwanie tej technologii i budujemy takie mniejsze robociki, na których się uczymy tych wszystkich technologii. A uczniowie Rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych, którzy co roku są faworytami do wygrania rozgrywanego w ich szkole turnieju, będą mieli szansę uczyć się tych technologii razem z kolegami zza naszej zachodniej granicy. Mamy w ręce, jeśli się mogę tak wyrazić, projekt czy propozycję projektu współpracy z Deutsche Telekom. Jak wiemy wszyscy, Telekom inwestuje w Polsce i chce się zasiedlić. Bardzo jest zainteresowany również, żeby niemieckie szkoły z polskimi szkołami zaczęły projekt i proponuje też, nie oprócz współpracy, oczywiście finansowanie. Dla obu stron będzie to bardzo fajna rzecz. Całe szczęście, że przeszkodą nie będzie w tym wypadku bariera językowa. Języki programowania są bowiem ujednolicone.